Witam serdecznie. Dziś nieco na temat tytułu, jakim jest Picrastination. Gra jest dziełem jednoosobowego studia Barkad Games, mającego swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Picrastination jest jego pierwszym dzieckiem. W grze tej, jak i innych opartej o monogramy, musimy rozwiązać szereg zagadek polegających na właściwym wypełnieniu kratek, zamalowując jedynie te pola, które powinny być oznaczone według wskazań wypisanych na wierszach i kolumnach. Do rozwiązania możemy dojść planując i analizując bieżący układ. Biorąc pod uwagę panujące zasady, możemy domyślać się, gdzie się może kończyć dany klocek, czy też gdzie nie można go umiejscowić, ponieważ kolidowałby z innym. To doprowadzi nas do uzupełnienia pokładanego obrazka. Poprawa graficzna i dźwiękowa. Gra prezentowana jest w trójwymiarowym środowisku, a nasza plansza składa się z obracających się klocków. Jest zarazem czytelna i przyjemna dla oka. Plansze mają różnorodne wariacje, jeśli chodzi o motywy graficzne oraz obrazy przesuwające się w tle. Ścieżka dźwiękowa jest miła dla ucha i nie drażni przy dłuższym posiedzeniu. Zaznaczanie czy też odznaczanie pól to ciche kliknięcia dobrze obrazowujące wykonywaną czynność. Rozgrywka. Picrastination to kolejna wariacja w temacie logicznych układanek zwanych jako nonogramy. W tym wypadku do rozwiązania mamy całą masę zagadek, podzielonych na kilka sekcji o rosnącym poziomie trudności. Ma to przełożenie na wielkość planszy, na której toczy się rozgrywka. Od małych 5x5 pól, po duże 20x25 pól. Do gry wprowadza nas prosty samouczek, który uczy zasad oraz sposobów rozwiązywania nonogramów. Następnie zaczyna się właściwa zabawa, gdy stykamy się z pierwszymi zagadkami. Do rozwiązania mamy łącznie 175 nonogramów, podzielonych na kilka stopni trudności. Dodatkowo dla każdego z nich mamy wyznaczoną pewną ilość czasu i jeśli zmieścimy się w tym zakresie, dostaniemy gwiazdkę. Ot, takie wyróżnienie. Rzeczywiście gwiazdka jest jedynie nagrodą, niczego nie zmienia. Nic wielkiego się nie stanie, jeśli nie wyrobimy się w limicie czasu. Liczy się przede wszystkim rozwiązanie danego nonogramu. Zadanie jest proste, tak jak w każdej innej grze tyczące się zagadek opartych o nonogramy. W wierszach oraz kolumnach mamy wskazane długość pól, które muszą przez nas zostać zamalowane. Zasada jest jedna. Pola są ze sobą połączone, a jeśli istnieje więcej niż jeden wypełniony obszar, musi być on oddzielony od innego minimum jedną pustą kratką. Opierając się na powyższych założeniach, musimy dojść do jednego słusznego rozwiązania. Za pomocą lewego przycisku myszki stawiamy znacznik w miejscu, gdzie znajduje się zamalowane pole. Prawym zaznaczamy krzyżyk w miejscu, gdzie nie ma prawa znaleźć klocek. Natomiast środkowym możemy sobie planować potencjalne miejsca ich ułożenia. Jak dotąd wszystkie nonogramy, z którymi się napotkałem, miały jedną właściwą ścieżkę rozwiązania. Nie było tutaj sytuacji niejednoznacznych, gdzie musimy zgadywać ułożenie klocków. Wszystko szło rozwiązać drogą dedukcji na podstawie prostych zależności pomiędzy nimi. Przydatną opcją jest możliwość zastosowania przycisku Undo, dzięki czemu możemy cofać się do swoich poprzednich czynności, co pozwoli poprawić ewentualną pomyłkę przy układaniu. Gra posiada także możliwość zapisywania aktualnego stanu ułożenia planszy. Układ ten zostanie automatycznie zapisany, gdy wyjdziemy z gry. Plansze z zapisanym stanem gry oznaczone są ikonką dyskietki, a po włączeniu ich zostaniemy zapytani, czy chcemy załadować save'a. W czasie kolejnych rozgrywek za rozwiązanie co niektórych plansz zostaniemy nagrodzeni dodatkowymi motywami graficznymi, czy też zmiennymi zestawami dźwięków, które mogą być odtwarzane w tle, gdy zaznaczamy bądź odznaczamy klocki. Ciekawym pomysłem jest także generator proceduralnych zagadek, dzięki czemu mamy wręcz nieskończoną ilość nonogramów do rozwikłania. Jedyny minus jest taki, że można losować w ten sposób tylko takie małe plansze, a napisałem też do autora, czy by nie wprowadził generowania troszkę większych elementów. Dostępny jest także tryb wyzwania, gdzie musimy rozwiązać je w założonym czasie, by zostać przeniesionym do kolejnego levelu. Prócz standardowego rozwiązywania dostarczonych nam zagadek w zestawie, podzielonych na kilka rozmiarów plansz, małe, większe i bardzo duże, mamy też do dyspozycji nieco innych trybów. Pierwszym z nich jest Daily Challenge. Jest to dostępne raz na dobę rozwiązywanie kilku puzli pod rząd, gdzie ścigamy się w czasie. W przypadku powodzenia, a jest bodaj 5 puzli, które trzeba skończyć w 3 minuty, otrzymujemy dostęp do puzli w trybie mozaiki. Kolejnym z trybów jest Endless. Jest tryb nieskończony, gdzie puzzle są generowane całkowicie automatycznie.
Możemy dzięki temu grać w nieskończoność, ponieważ zawsze dostaniemy losowe plansze. Oczywiście nie spodziewajcie się, że ułoży się z tego jakiś sensowny obrazek. Trzecim z trybów jest Endurance. Jest to tryb wyścigu z czasem, gdzie na rozwiązanie danego puzzla mamy 1 minutę czasu. Jeśli zdążymy rozwiązać, dostajemy następne puzzle do rozwiązania oraz kolejne 30 sekund do dyspozycji, a do naszego czasu zostaje dodany ten, który nam pozostał do rozwiązywania poprzednich puzzli. Jeśli jest go łącznie więcej niż minutę, to jest on ograniczony do minuty. W przypadku, gdy nie zdołamy rozwiązać puzzli i czas się skończy, to wtedy też kończy się nasza rozgrywka. Czwartym trybem są puzzle właśnie mozaiki, Mosaics Puzzles. Tu możemy rozwiązywać puzzle pozyskane w trakcie pokonywanych wyzwań dziennych. W trybie dodatków gra oferuje także dwie ciekawe opcje. Pierwsza to gra w życie, gdzie malujemy sobie coś po planszy, a następnie obserwujemy, jak będzie się rozwijać nasza kolonia bakterii. No, zasady gry o życie chyba każdy zna. I kolejna to gra w węża, gdzie mamy standardowe zasady, poruszając się węże po planszy i zjadając klocki, co jest niestety dosyć nudne. Dodatkowo mamy też do dyspozycji dodane w ostatnim update'cie 2 zestawy 40 puzzli w temacie Halloween oraz 26 puzzli w temacie A is for Anthrax. Ocena? Pozytywna. Gra jest dosyć ciekawą pozycją dla fanów monogramów i przeszedłem niemal za jednym zamachem całość standardowych puzzli. Cieszy to, że każde z nich są dobrane tak, że całość zagadek da się rozwiązać logicznie myśląc. Nie mamy tu do czynienia z sytuacją, że lądujemy na planszy, gdzie tak naprawdę skończyły nam się wskazówki i trzeba będzie losować i zakładać, jakie jest potencjalne ułożenie kolejnych klocków. Sama gra jest dosyć przyjemna w odbiorze i grało mi się w nią fajnie, aczkolwiek ma też małe zgrzyty. Mianowicie nie podoba mi się to, iż czasami pomimo ułożenia, zaznaczenia tak naprawdę klocków, z jednej strony nie są one zdejmowane z listy ułożonych kombinacji i trzeba wolne pole zaznaczyć za pomocą krzyżyków, by zostało to przez grę zauważone. Idzie to jednak jakoś przeboleć i czerpać radość z rozwiązywania zagadek, których jest dosyć dużo. Plusy? Pierwszy to przyjemna dla oka oprawa graficzna. Trójwymiarowe klocki przekręcające się w miarę ich układania wyglądają dosyć ciekawie. Drugi to miła dla ucha ścieżka dźwiękowa. Nie razi i nie rozprasza w czasie rozwiązywania zagadek. Trzeci to dużo nanogramów do rozwiązania. Czwarty to czytelna plansza. Nawet na dużych powierzchniach złożonych nanogramów są one czytelne. Piąty to tryb nieskończoności. Gra sama generuje kolejne losowe zagadki do rozwikłania. I ostatni, nie ma konieczności zgadywania lokalizacji klocków. Wszystkiego można się domyślić. Gra ma też nieco minusów. Największym z minusów jest undo, czyli cofanie akcji gracza. Jeżeli będziemy klikać to bardzo szybko, to potrafi się przywiesić, pozostawiając klocki w połowie obrócone, przez co nie widać tak naprawdę, w jakiej są aktualnie pozycji. Drugi z minusów to to, że przy przechodzeniu do następnych puzli nie widać czasu par, czyli jest to czasu wymaganego do osiągnięcia właśnie tej gwiazdki. Jest on widoczny jedynie z menu wyboru poziomów. Przydałoby się także wyraźniejsze oznaczenie szeregu 5 klocków, co ułatwia tak naprawdę zliczanie. Obecnie nie jest to nazbyt wyraźne. I ostatni z minusów. Dziwnie działa zdejmowanie ze stanu ułożonych bloków, czyli tak naprawdę zaznaczanie w opisie kolumny, wiersza, iż jest on umiejscowiony. Czasami wydaje się, że nie działa to poprawnie. Tak więc to tyle ode mnie odnośnie tej gry. Jeśli ktoś lubi nanogramy, to szczerze polecam. Do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. pod adresem jakżebyinaczej.hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do grona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji.